razy w ciągu doby bierzecie wdech i robicie wydech? Ja też nie. Ale wiem, że powinniśmy robić to przynajmniej 20 tysięcy razy na dobę. Dlaczego aż tak dużo? Zapytałam o to profesora Andrzeja Kukwę. Ta liczba 20 tysięcy oddechów na dobę jest ogromnie istotna. Bo jeżeli ich będzie mniej, to wtedy będziemy mieli deficyt. Powinniśmy zadbać o to, żeby to w jakiś sposób wykryć. Nigdy nie miałam problemu z oddychaniem, ale muszę przyznać, że profesor zasiał we mnie ziarno niepewności. Przytrzymuję. Jeszcze 3 lata temu takie badanie nie byłoby w ogóle możliwe, ale dziś, dzięki pracy profesora Kukwy, który wraz z trójką innych naukowców opracował pierwszy taki analizator, mogę wypróbować prototyp i sprawdzić, czy oddycham dobrze, czy źle. Jest to odpowiednik spirometrii. Ale spirometrię wykonuje się przez usta. Tak. Innowacją w tej sprawie jest to, że można badać przepływ przez nos i przez usta, taki, jaki my wymagamy. Urządzenie dokładnie mierzy objętość powietrza, którą oddycham, analizuje liczbę i długości wdechów i wydechów, a co najważniejsze, mierzy przepływ powietrza przez nos. Proszę podychać. Tak, spokojnie. A jedny głęboki oddech. Głębszy. Mimo, że na co dzień tego nie czuję, profesor uświadomił mi, że problemy z oddechem mogą mieć poważne konsekwencje. Niewątpliwie każda komórka potrzebuje tlenu i do każdej ten musi dotrzeć. Jest nam niezbędny tlen nawet do tego, żeby komórka powtórzyła swój genom. Inaczej on może być patologicznie zmieniony. Powstaje choroba nowotworowa. Jeżeli oddychamy, w związku z czym nasz organizm próbuje to wyrównać na początku, robiąc znacznie większą ilość erytrocytów. Czyli za mało białych ciałek krwi, a za dużo czerwonych. Tak, mamy wtedy słabszą odporność. Jeżeli my źle oddychamy, to też niedotleniony jest nasz mózg. Wielokrotnie skarżymy się na bóle głowy. Skarżymy się na szumy uszne. Zresztą niech każdy spróbuje kilka razy głęboko pooddychać, jak się tutaj inaczej człowiekowi mebluje. Nie ma czasu, profesorze, na stanie, oddychanie. Tak, ale to wtedy ten czas się nam skraca i życia też. Bo jeżeli na to nie żyjemy czasu, to mało, że się starzejemy, to szybciej umrzemy. Dlatego, że jakaś patologia w jakimś narządzie nam się zdarzy. Czy dobrze oddycham? Oddycha pani objętością około 360 ml. To tak jest nie za dobrze. Mogłoby być 400. Czyli ja mam głębiej oddychać, mam wziąć głębszy oddech. Zdecydowanie tak.